Hej, cześć, witam kolejny odcinek z Farming Center 19 na moim kanale. Jest to seria amatorzy na polskiej wsi. Ze mną sąsiad. Siemano. Sąsiad Nygus gdzieś tam w polu robi. A ja dzisiaj będę się opierdalał i nic nie będę robił. Żartuję, dzisiaj jedziemy, będziemy łorać, wapnować i gruberować. Na samym końcu nic nie zrobię. Nie no, trzeba coś zrobić. Bo jeszcze soja nie urosła. Jeszcze se rośnie, spokojem. Jeszcze ma czas. Jeszcze ma czas, jest późne lato dopiero. Dobra, podczepimy zatora pod pługa i lecimy tym bezpierdoleniem się. Tu się chyba tam obok Nosbydzier robi. Z tego co tam widziałem, przez płoty, lasy, doliny. Wolę. Widziałem, że to jakieś tam trochę punce przejadę. On sam się ładuje akurat. O, bo źle, że tu jest woda. Nie wiem, będę słuchać. Dobra, ja sobie ustawię tak z 10 na godzinę, żeby łorać. Bez tym pługiem to ja mogę popierdalać. Nie chcę jakoś szybko to zrobić. Spokojnie, powoli to zrobić. Było tyle. Dobra, ogólnie tak, na początku odcinka możecie zostawić suba, łapeczkę. I ten ruch uliczny w tym farmingu to jest tak rozpierdolony. Łapeczkę, suba, wbić do chłopaków na kanały. No proszę bardzo, serdecznie. No, też tam ustawić. I wbić na kanał Zerala, gdzie ostatnio tam tydzień temu wpadł odcinek z Bednar. Agroshow Bednari. W ogóle dzisiaj nie mam beny do gadania. Niedziela jest taki dość ciężki, nie wiem, bo wszystkich wszystko boli. No, po wczorajszej imprezie. Wczoraj my mieli imprezę. Dzisiaj nagrywamy to, bo my stwierdzili, że nagramy to, bo mój internet jak zwykle by było tak, że to była przerwa. Ale nagramy sobie z zapasem. Ja jeszcze siedzę u Seby. No, a widzę. 3 października, godzina 16:07. I stwierdziliśmy, że im kopiec pojedzie, to nagramy już na zaś, na tydzień. To spokojnie to nagramy. A do kopeta by było ciężki. Może go zbliżę. Normalnie odcinek to będzie normalnie w terminie, w poniedziałek. No tak, w poniedziałek będzie odcinek. Czyli jutro. My to nagrywamy, czyli jutro. Wy macie to w poniedziałek. Nie, przecież podniesiony. Pominę naturę, robię. Ogólnie nie mogę się. No ja mam 18 87. Pola do rzucenia. Bo będę kupywał i dzierżawę będę brał, bo już mam dogadane. O kurde. W 7 odcinku będę kupował pole i dzierżawę. A nie mogę się to czekać swoi. Znowu na wieki się robi. Chyba. Ja się już nie mogę doczekać normalnie tej soi. Jestem ciekawy w ogóle, ile to będzie sypać. Mam nadzieję, że trochę sypnie tego.
O, jakie teraz fajny ten widok. To nawet dobrze, bo mamy świetną ulicę, mam kompost na biogazowni. Co najwyżej na tamte pola rozgryzę. I tak szczerze mówiąc, na razie, z tego co mi wyszło, no to muszę zasiać tylko na pola rzepaku. To jest do siebie na odcinku będzie siał. Tak, już u mnie polecam z siedami rzepaku, więc to dwa. Nawet tydzień rzepaku mi go nie tylko, bo to są tylko jeden dzień. Ogólnie dzisiaj miały być żniwa, ale że sobie tam rzepak wychodzi i tak dalej, to my tam trochę mu poprzestawiali, żeby on mógł sobie zaszyć ten rzepak. Ale też dużo roboty na dzisiaj jest na dużo roboty jest w prac po żniwie, więc to tak troszkę nie powiem było. No ja późno wiosnę to będę miał zapierdol, bo... Późno w jesienią, więc zawsze są żniwa letnie, później są te prace po żniwie, no a tak mieliśmy tylko po jednym odcinku, więc tak kiepsko by było, a roboty jest odciu. No ja później po tej soi to będę latał z pługiem cały czas, żeby przeorać wszystkie pola, praktycznie, jak tam będą wchodzić, na pewno będę chciał cały gnój, co mam, rozwalić. I chyba zostało tam, nie wiem, dwa dożytniki może. Nawet nie chyba. No ja mam tu nie wiem, tu mam trochę i później na polu mam. To co będę mógł to rzucę, ale jeszcze powiem się, że będę musiał tę biedeczkę skombinować, jak kogoś pożyczyć i będę gnojówkę woził. Z biogazowni. No ale dzisiaj ruchu tu nie ma. Jest jeden plus. O. Chyba się nie zabrakło. Na te przejazdy. Dobra, aby się rozładować i to rozwiązę i polecę na kolejne pola. Też dwa pola mi tutaj zostały. No ja teraz tak zaoram to. Jak dziesiątkę weźmiemy, rozwalimy tu wapno. I weźmiemy z powrotem. Chciał zaorać na zimę. No ja ogólnie też tak planuję, żeby zaorać wszystkie pola na zimę. A później na wiosnę to też będzie taki, kurde, miał taki trochę zapierdol. Też podejrzewam, że zobaczymy jak to będzie. W ogóle muszę zobaczyć jak to będzie wychodzić później po soi wszystkie, co będę mógł zasiać, żeby było dobrze. No ale znowu na pewno kukurydza przyjdzie. No to już tam muszę jechać gruberem. Gruberem, orka i tak dalej. No to tam. Kukurydza jest czas, bo kukurydza dopiero na wiosnę. No. To jest tam czas, ale. Ja stwierdziłem, że wodę wozi na jesień wszystkie gnoi. Kukurydza jest, no. No to co będę ona, to najwyżej tak zubą się kryje. Trzeci, czwarty, piąty, szósty dzień. No. No to co nie powoda, to inna talerzuwa i łogina, no wiadomo. Gdzie przyjdzie nowa talerzuwa, no to tym bardziej pójdzie łogina półki. Duży łódź sobie będzie miał co robić. No bo to... No to fajnie, kurde. No, przypierdolił we mnie. I tak jest zbugowany ruch publiczny we farmingu. W ogóle nie chodzi. Nie ma tak w 11. Jak pierdolnąłeś samochód, to tam... Przestawiło i tyle. A nie, że jak ty kurwa pierdolniesz samochód, to ciebie wypierdoli na 5 metrów dali. Ja tam 11, te brałeś tura. Chodzi samochody na pola, bo ty kolejne drogi wyjeżdżali. A jak nie, to wróć, że stajesz się na przyczepę ładowej, jechałeś. A chciałeś się przyjadą. To jest najgorsze miejsca do wjechania się wjeżdżało. Wyglądało mi się ciekawe, czy wyjadą z tej płocinie. Albo ostatni rzutnik.
Dobra, już tutaj trochę napracuję. No. Jak już przyjdzie nowy ciągnik, to... Ja planuję też wymianę rozrzutnika. Od Zetora. 6 ton na pewno rozrzutnik, 6 ton ponowy. Ja już będę chciał, ja już będę chciał niczego kupić. Ale to już wtedy... Nie 6 ton. 12 chyba. Założony przedni napęd, 12 tonowy chyba. Tylko nie wiem, czy Zetor da radę. Ale jak ja nowy traktor będę grał, to tam ten nowy traktor da radę ze spokojem. Bo za soję chcę kupić nowy traktor. Ja nie wiem, co z 60 zrobić, bo 50 to jeszcze tak. Mam ją, bo mam. Weź dwa ciągniki. No. Ja widziałem, zostały 60. Nie wiem, ja jak już to zostawię do obory. Jak już to zostanie tylko do, przez to, że będę miał oborę, będę postawił oborę, to już mogę powiedzieć, że będę planuję postawić oborę. Pierw to planuję spłacić kredyt. Będę go spłacał za, po prostu jak będę mleko sprzedawał, czyli będę sprzedawał mleko i będę tym spłacał kredyt, spłacę kredyt, a wtedy po prostu wezmę jeszcze raz ten kredyt. I postawię wtedy nową oborę. Co tak rozmieniłem, bo ja jak będę miał cały czas pieniądze, to na koncie to bym je wydał i tak dalej, tak będę płacał kredyt i tyle. Dobra, zorałem, sąsiad jak zwykle znak wyciął. No ja myślę, że też na razie, no ja nie potrzebuję się nie dużej ciemnika, ale powiedziałem, że już mam jakieś kolejne sezony, będę się rozpatrzył za nowym ciemnikiem, prawdopodobnie mam zetor będzie sprzedany, bo wtedy ten nowy ciemnik przyjdzie razem z wyjechujemy. Wtedy dwunastka na pędzie turbo będzie miała założone, bo to już tak szczerze mówiąc, dwunastka będzie miała 150 kuca, więc no to jest już duży ciemnik. Trochę maszyn też będzie wymieniony. A nowy ciągnik jakby miał przyjść, no to już tam 200 kurwa pędzi będzie potrzeba. Taki już po 200-220 pizza będę brał. No i wtedy modernizacja gospodarki będzie musiała iść, bo... Mało miejsca. Mało miejsca będzie, no tak jest właśnie. No ja na razie mam miejsce. Tylko tak szczerze mówiąc spłacę, bo nie ma się tutaj rozbudować do większej gospodarki. No. I nie wiem, czy czasem moja gospodarka nie będzie w dwóch miejscach. No ale tak, to już jest na polskiej krwi. Że nieraz nie ma. Ani w prawo, ani w lewo. No mnie tylko ratuje tu pole to. No mnie też pole. Bo wtedy mam tu taką wielką skalpę, jak jest tu. Ja mam coś lepsze tutaj, można powiedzieć. No ale ogólnie tak daleko nie będę chciał iść, bo jak już pójdę to gdzieś tak... Tu pod tąd i tu po prostu nie wiem, działa za się i tyle. Mnie ratuje to pole, gdzie właśnie ludzie ma wodny tam. I to mi się to pole ratuje. No z tyłu, gdzie ta łąka, wiadomo, to tam pod łąką mogę maszyny mieć. Więc to maszynki, tak jak przyczepki takie, to tam jest stała i zawsze jest to. Dobra, walimy z wapnu teraz rozsiewacz. No tam kojemy w sensie całe pełnego. No, wyoro. Masz tam wapno? No, ja mam wszystko jeszcze. Ja nawet nie wiem, muszę sprawdzić, żeby... Ty, 60 mi się podnosi. Ale ja chyba nie mam w ogóle wapnu, nie wiem. Ło, sorry, sam się dalej ci wjechałem trochę wapnem.
Witam panie. Trochę duży rozrzut i się patrzy. Ten jeszcze tu, który my sąsiad to. Chociaż pszenicy w ogóle nie skosił. Co? Pszenica jeszcze rośnie, nie sąsiada no. Kurde. Też gdzieś się zlato, nie wiem co zima jeszcze. No. A no on też też mu trochę hektarów ma. Który się nie sąsiada tej zimy. No ja będę musiał na jesień na pewno wyrzucić jakiś kogoś na usługę. Nie chciał mi tą kukurydzę wysiec na ziarno. Masz kukurydzę? No. Gdzie? No to wysiamy. Ja też. Polasz. Chyba, że mi się coś odmieni i wtedy pieczkarnia przyjedzie jakieś jeden lub dwa odwodzy i my sąsiadem jeszcze odwodzy i nagle też będę budził. No, tak planuję dwa pola kukurydzy zasiać. Bo chyba zbóż nic nie będę w tym roku zsiał. No, chyba, że nie wiem, zobaczymy. Chyba, że gdzieś dobra jakąś przystawkę do bidona, no to usłyszę się. Na sieć, żeby to się z bidonem. No ja z tym gadałem, z tym co miałem tam, ten kombajn pożyczony tego dominatora. Akurat ten kupił. Dostawkę do niego, do kukurydzy, mówi jak ten to nie ma sprawy, albo mi go pożyczy znowu, albo mi przyjedzie wymucić to, jak nie będę miał czym to spokojem, bo ja mu też nieraz jadę pomóc, to mówię czemu nie bym nie miał jechać. Ostatnio właśnie to pole co orałem, to właśnie to jest jego pole. Można powiedzieć, żeby nam się wtedy na usługę wykosił. A nie wiecie, że? Za jednym machnięciem. O, za jednym machnięciem by nas ogolił i tyle. Zobaczymy, pomyślimy. On mówi, że tam nie ma programu, bo on ma ogólnie dwa kombajny, ma dominatora i lekcjana. Ale tam dużym to u siebie kości małem, to tam kości jak się nie wyrabiałem, to jadą na dwa wtedy. Tak dominator przeważnie jeździ po rolnikach. Na usługach przeważnie nim lota. Takich mniejszych, gdzie nie może lekcjanem wjechać po prostu. O kurwa, jaki drift z rolnikiem. Nie wiem, bo cię nie widzę, nie wiem gdzie jesteś w ogóle. Co? Nie wiem gdzie jesteś w ogóle, ale... Jestem na drzewo. A nie wiem, ja już sam nie wiem gdzie. Ale co dalej? Ja chcę na podobie też pomysłał, będzie na pole gdzie drzewy. Nie, moje pole jest to co teraz jeżdżę, tam obok chyba sklepu i to obok chaty. No. I resztę będzie drzewy. Ale już stwierdziłem, że trzeba też kupić pomału. Jest, odzywa się Discord. Zabrak mi na jeden przelaz. No, ale dobra, jedno pole mam tutaj do zrobienia w Nojowicy. Polety w Nojowicy z kompostu, znaczy ten kompost z biogazu. I no, te nowe pola w tym, tą nową dzierżawę, czy tam tutaj w Nojowicy nawale i na nowe pole też. To co ze mną tu mówisz? No co, no jedno pole mam tylko. Aha, bo to jest wszystko tam. To też jest taka troszkę mi poda się wszystko na nim. Powiedzą sobie, że nie ma co robić. Ale tak to jest już. Dobrze, że to nie jest po sąsiedzku, kurde. Jeden odcinek bym kosił jedno pole. Ja już minę tylko minę odcinka. 20. Już, 20. To ty powiedziesz.
Ilu będzie zrobiło? Ile minutowy czynnik? Nie wiem, zależy jak się wyrobię z tym palem. A jest 25 na pewno. Teraz zjeżdżam. Ja bym sobie od ciebie puch pożyczył, więc ja wolę. Nie sobie. Ja załadam, to załadam, ale jeszcze 17 do tej komisji. Oj, już tam na perwerku. To jedno pole chciałbym załadać, żebym już zacząć siać. Musiał, nie wiem. Ogólnie mylę czapnia to taką cenę wali teraz, że masakra, nie ma w ogóle ceny mleka. Kiedy jest w ogóle większa cena zimna chyba? Chyba to. Ciepiało mi się, że pan sprzedać. I to jest masakra. Miałem sprzedawać, ale stwierdziłem, że nie, bo za tą cenę, co oni tam rzucają, to jest masakra. No. Nie, na złożony wjeżdżę. A ogólnie gdzie lecisz orać? Ja tutaj po marchwi oram. Aha. Bo to mam zapotrzebowanie, znaczy to ogólnie muszę orać to pole. No bo bym po marchwi trzeba orać. Oj, się normalnie spać chcę do 13, do prawie 13 my spali i mi się spać dalej chce. No tak się miałem, no gdy mam odcinek i letki mono, bo on sobie. No ja jeszcze muszę dzisiaj dotrzeć do chaty, kurde. Gdzieś koło 17 na pewno pojadę do chaty. No po godzinę. No praktycznie to. Chyba, że też nie tego, co się pójdę w razie, nie wiem, WTS albo coś. Czekać, bo muszę dzisiaj, jeszcze muszę papiery poszukać do roboty. Tam zeszyt. Jeden muszę godzinę pouzupełniać i tak dalej. Już mam chyba miesiąc zaległości w tym zeszycie. Nie chcę uzupełniać na bieżąco. A nie wiem gdzie jest. To jest najlepsze. Tam kit z... Już myślałem, że idzie murzyn. No bo musiałem nie mieć. To jest ładnie piękne. Ale kamyczki są. Ciebie, ja mam tak, ja mam rzepak na sprzedaż. Do tego przecież mam tak czonka na biurka, gdzie jest do wpydane. Ja się do zarobienia. Dobrze.
Sylwiotera nie widzi, to można lecić po jego polu. Polu jeszcze nie widzi. No oczywiście, ja mam mundurę tam bym. Tam, jakby kurde ten w chacie by był, to z wiatrówki bym do mnie strzelą. Łeb, znak go, dolu. Chroboliłem znak. Czyli teraz mogę jechać więcej niż 30. Dobra, jedziemy sąsiada odwiedzić na polu. No. Chyba supek. Co ty tam co się wyrobili? To jakby to widać? Nie. To plon. Sąsiad, kurde, ładnie dygosz. Ogólnie to my takim ładnym akcentem Seby, co Seba Waro, sobie będziemy kończyć ten odcinek. Jak się odcinek spodobał, zostawcie łapeczkę. Łapeczkę, subskrypcję, wbijcie do chłopaków na kanały, gdzie tam są jakieś tam odcinki, nie wiem jak u Kajtuchy. Ale u Seby na pewno są jakieś odcinki. A jak to robimy? Na kanał. No właśnie. Na kanał Zerala, gdzie był ostatnio odcinek z Bednar. I co i to i na naszego Discorda, szczególnie to Discord. Najważniejsze. To najważniejsze, zawsze zapomnę o tym Discordzie. Do naszego Discorda, gdzie możecie z nami pograć, pogadać i tak dalej, i tak dalej. I czyli elo do kolejnego. Pa. Elo. Tak to widać. 12.